jakim jest wspólnota europejska, ożywiała niejednego Polaka już od dawna. Kiedy nadzieja na niepodległość i budowę wspólnej Europy była praktycznie żadna, a jednak w czasie wojny z rosyjskim zaborcą, w czasie najkrwawszej bitwy powstania listopadowego pod Olszynką Grochowską, kiedy w ciągu doby 25 lutego 1831 roku poległo 17 tysięcy żołnierzy, w tym 7 tysięcy żołnierzy polskich. Pod wrażeniem tego, co przeżył i zobaczył, Wojciech Bogumił Jastrzębski spisał myśli do prawa ustalającego wieczny pokój w Europie. Jego protest przeciwko wzajemnemu zabijaniu się narodów europejskich kolportowano na ulicach Warszawy 3 maja 1831 roku jako ulotkę pod tytułem Konstytucja do Europy. Dziś idee Jastrzębowskiego realizują się po 200 latach w Unii Europejskiej. Idea integracji europejskiej była obecna w myśli politycznej polskiego ruchu ludowego od początku jego istnienia. Między innymi w 1921 roku Wincenty Witos współtworzył w Pradze Międzynarodowe Biuro Agrarne. Tłumaczę przedwiecznej prawdy.
czyli woli Boga, powierzone nam przez Jego przykazanie. Kochaj bliźniego Twojego jak samego siebie. Wszystkie narody europejskie należące do wiecznego przymierza w Europie winne są równą uległość prawom europejskim. Prawa narodowe stanowi naród przez swych posłanników, czyli Sejm. Prawa zaś europejskie stanowi Europa przez swój kongres złożony z pełnomocników wszystkich narodów. Zasadą stanowienia praw będzie większość zdań ustawodawców. Krzywda wyrządzona przez jeden naród, tak europejski jak barbarzyński, będzie uważana za krzywdę praw całej Europy. Czyż oprócz prawa boskiego potrzebne są prawa stanowione przez ludzi? A kto ma je stanowić, władcy narodów? Czy same narody? Prawo musi być takiego rodzaju, żeby było w stanie utrzymać na wieczne czasy równowagę między narodami a narodami. Prawo to nie będzie już podobne do żadnego z dotychczasowych traktatów opierających się na urojonych lub przemocą zdobytych pretensjach. Nie będzie ono żadnym z owych z imienia świętych, a z istoty przeklętych przymierzów, wszelkich układów i umów, które nam teraz służą za dowody dokonanych gwałtów mocniejszych nad słabymi. Odtąd nie będzie już w Europie krajów, lecz tylko narody. Dotychczasowe granice między krajami, główna przyczyna rozlewu krwi europejskiej, znoszą się na zawsze. W obliczu Boga i prawa wszyscy ludzie, a zatem i wszystkie narody, są sobie równymi. Naród, który nie oświadczy się za wiecznym pokojem w Europie, a tym bardziej naród, który dla jakich bądź urojonych lub przemocą zdobytych pretensji poważy się stawiać opór innemu narodowi, nie będzie uważany za naród europejski, czyli barbarzyński. Będzie barbarzyński, jeśli nie będzie pilnował praw. Każdy naród z jakiej bądź części ziemi ma prawo na razie nie robić tego przymierza w Europie.